Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Tego do fałszywa. No. Wejdźcie tutaj. Proszę Państwa, to jest teren, gdzie miało być spalanie gum, tak? Przetwórstwo gumy, tak? Odzysk, tak. Odzysk. Gum, odzysk opon w instalacji. A to tu powinna być taki... To jest teren prywatny w ogóle? To jest teren prywatnego inwestora. Aha. Aha. Najwyższy teren, tutaj wzgórze, to wzgórze, tak? Piękna panorama. Tak. No niestety to jest zamknięte i tutaj nie wejdziemy. A przed nami budynek mieszkalny. Prawdopodobnie 8 metrów od linii. Tam lasy, a tam się na górkę jak pójdzie i tam tędy, to tak pięknie tutaj jest. Tak, cudownie, rzeczywiście. No. Jak drzewa już liście opadną, to kościół stąd to tak pięknie. Gdzie ten słup będzie stał, panie Grzegorzu? No, według planów to powinien... Tam, gdzie to zboże. W tym zbożu powinien stać. Aha. A pas koło słupa będzie sięgał już na to pole. Będzie już tu wzdłuż tego pola, wzdłuż tej plantacji będzie sięgał i tutaj też ma być plantacja na tym zaoranym. Tak. No to już odpada. Tak. Zainwestowane jest tyle, bo to była ziemia kupiona po drogiej cenie. No, jesteśmy, proszę Państwa, w miejscu, gdzie właśnie następuje prawie skrzyżowanie tych dwóch linii, bo niedługo już będzie skrzyżowanie. Trzech linii nawet, tak? Tak? Druga i dojdzie trzecia jeszcze. Aha. No widać tam właśnie w oddali słup. Tak. Ona idzie o tam, o wzdłuż i tutaj o. I co pan o tym sądzi w ogóle? No nie wiem, aż to zaskoczyło przecież, że człowiek tyle planów miał, tyle inwestycji. Tak. A teraz przecież tutaj nikt nie przyjdzie nawet pracować. Tu jest praca, jest od wiosny do jesieni. Aha. Ludzi się najmuje. Pracowników, a kto będzie chciał przy takim polu magnetycznym tutaj pracować? To są ogromne nakłady zrobione. A nie daj Bóg jeszcze jak pada. Ale ta worówka, w jakim stanie ta worówka, prawda? No, oczywiście. Jak ona będzie mieszkała, nawet już pomijam to, no że... Tak, no ale tutaj to wszystko jest ręczne zbieranie. Wszystko ludzie muszą zbierać. No a tu nikt nie będzie chciał przyjść, a to już kilkuletnia worówka. I co, to będzie trzeba to po prostu zwijać przez takie inwestycje. I nie możemy do tego w ogóle dopuścić jako społeczeństwo. No, czyli to, co pan w tej chwili jest przyszykowane, to jest też pod borówkę. To też pod borówkę jest. Ale to już będzie w tym pasie. Tu już córka przecież wzięła wniosek o dotację 200 tysięcy złotych. Tu miały stać tunele foliowe. Tak. No i to wszystko daje w łeb. No może nie.
No może nie, no, no lepiej żeby nie, bo tak to... Były rozmowy już takie nie, indywidualne. Tu nikt nie przychodzi do nas, nikt nie informuje. Ale z tymi z PSA, oni nie przyjeżdżali do pana jeszcze? Nie, jeszcze nie. Żeby pokazać, gdzie ten słup, co i jak to będzie. To na planach jest, bo ja widziałem na planach, gdzie to będzie. Czyli co do centymetra można zobaczyć, gdzie słup będzie stał. Tak, oczywiście. I te nasze konsultacje, po co? Pytanie. Jak już wszystko wytyczone, wymierzone no, i... Tak, co do centymetra faktycznie. A tutaj nikt się nie pyta nikogo o zdanie, tylko po prostu. Informuje, robią i... Tak. I to są konsultacje. I wiem, że państwo pisaliście też sprzeciw. Tak. No. Pisaliśmy, żeby w ogóle to przesunąć gdzieś. Żeby spoza kałużyn gdzieś... Są tereny, które nie są tak ekonomicznie zaawansowane i gospodarczo. Z reguły te linie to biegną przez... Jest tyle ugorów, tyle lasów, co może tam to iść. Las rzadko wchodzą. No i budynki niedaleko tu. Poza tym tutaj budynki są. Tak. Nawet jakbyśmy chcieli sprzedać kiedyś, się stąd wyprowadzić, nikt tego nie kupi. A jak kupi, to za się pieniądze. Czyli w jakiej odległości jest pana dom, panie Grzegorzu? To będzie około... 100 metrów. A burmistrz mówi, że ile? Półtora kilometra. No. To jest Warszawska 82. Tak. Dlatego... 84 tak. Nawet, bo tutaj... 84. No, tam bo jest 80... jesteśmy z drugiej strony. No to 1,5 kilometra jest. To jest tego, granica Kałuszyna tutaj. Tak. Stąd się zaczyna Warszawa. 1,5 kilometra, ale od centrum prawdopodobnie. Zapewne od Urzędu Miasta. Od Urzędu Miasta. Siedziby burmistrza. Tam się Kałuszyn zaczyna i kończy. To już jest jasne. Miało być przecież pierwsze plany, miały być gdzieś z drugiej strony tej bazy. Ale też nie wiem, czy tam ludzie się nie zgodzili. Lotnisko. Lotnisko. No tak. Za blisko lotnisko. No i domek też za tymi jest, także to jest blisko wszystko, tutaj ogrodzenie, tutaj dzieci. Nie, tu jest ogromna inwestycja, bo to nie jest tak, to jest plantacja, tak. Są ogromne koszty, żeby założyć. To jest hektar, około 150 tysięcy hektar, a one już mają 5 lat sadzonki. Tak. No. I co z nimi zrobić? No i co? Ale dostaliście dotację teraz? Nie, dopiero córka złożyła na następne tutaj. Piękna borówka. Nie wymarzła? Nie. A jaka dobra, bo my w tamtym roku spróbujcie, pojedźcie trochę. To jest amerykańska, tak, borówka? Tak. Tak, my w tamtym roku jadłyśmy. Teraz człowiek zainwestował, chciałby trochę teraz po prostu odbić się, żeby to się wróciło. No a wyjdzie, że to będzie trzeba zwijać. Wyskane było, czy można się poczęstować? Nie, można śmiało, teraz sobie puszczą te zbiory. Dobra. A już geodeci. Trwają konsultacje, a tymczasem geodeci już byli na polu i mierzyli, tak? Na polu tam, czy nie? To nie pana pole, nie? Nie, to jest Siedzieckiego. Aha. Czyli tam, gdzie będzie ten słup stał, to już jest pana Siedzieckiego pole, a to zaorane tutaj... Ale to już tutaj druty już będą sięgać tu na nasz. Tak. Przyjechaliśmy na plantację borówki do państwa Milewskich, żeby udowodnić, że pan burmistrz myli się co do granic Kałuszyna, to chcemy powiedzieć, że jest to ulica Warszawska 84. Piękna dziewczyna, taka, która powinna być modelką. Dziedziczka na tej plantacji. Zajmuje się właśnie plantacją, wystąpiła o dotację po to, żeby powiększać tą plantację i żeby się z nią związać. I w tym momencie wchodzi PSE jak bandzior i przeszkadza młodym ludziom rozwijać swoje skrzydła, swoją przyszłość. Dobrze. Pani Aniu, napisała pani skargę podobno do PSE, tak? Znaczy nie napisałam skargę, napisałam pytania. Pytania? Żeby odpowiedzieli mi i dali mi... Dostała pani odpowiedź? Kiedy to było? Ile czasu minęło od tych pytań? Minął tydzień. Tydzień? No to jeszcze troszkę poczekamy, ale liczy pani na odpowiedź, tak? Znaczy liczę na odpowiedź, czy jest możliwe przesunięcie tej linii. Aha. Jeżeli już nie usunięcie. Bo powiedzmy sobie, gdyby ta linia powstała w najbliższym czasie, to pani straci na tym, tak? Policzyła pani ile? Trudno policzyć tyle lat niezarobionych pieniędzy. No właśnie. Bo tutaj na tym polu ornym, tutaj właśnie, będzie plantacja nowa, tak? Pani chce założyć. To znaczy,
będzie, jeżeli nie będzie tutaj tej linii. Jeżeli będzie, będę musiała... A pani jakoś ma promesy już na pieniądze unijne, tak? Na te plantacje, mówił tata, tak? Czy... Tak, dostałam zgodę. No, zgodę. Tak, na to, czyli obietnica jakaś jest, prawda? I teren przygotowany pod plantację. Pani nie życzy sobie tutaj wysokiego napięcia? Nie chciałabym mieć takiej linii blisko osób, które tutaj pracują, już nie mówiąc... Że blisko domu. Ale pracujemy, byśmy pracowali tutaj dosłownie kilkanaście metrów od tej linii. Tak. I nie chcę doświadczać na sobie, na swoim zdrowiu i na zdrowiu innych osób, czy to będzie miało zły wpływ na ich zdrowie i nie chcę o tym decydować. Ewentualnie potem chodzić po sądach, bo mogą oskarżyć panią o to, że stracili na plantacji pani zdrowie, no bo tak też może być. Tylko ciekawe, czy PSE pójdzie pani do sądu, czy pani? To jest pytanie. No, znaczy, ja już tutaj trochę... Nie chcę żadnych odszkodowań. No właśnie. Chcemy po prostu, żeby te linie były bezpiecznej odległości od miejsca pracy i od miejsca zamieszkania. Tak, oczywiście. Dziękuję pani bardzo. Chyba, że weźmiemy jedną. Inna to by poleciała gdzieś już tam latać. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.